Wisława Szymborska, kot w pustym mieszkaniu. Umrzeć, tego nie robi się kotu. Bo co ma począć kot w pustym mieszkaniu? Wdrapywać się na ściany, ocierać między meblami. Nic niby tu nie zmienione, a jednak pozamieniane, niby nie przesunięte. A jednak porozsuwane i wieczorami lampa już nie świeci. Słychać kroki na schodach, ale to nie te. Ręka, co kładzie rybę na talerzyk, także nie ta, co kładła. Coś się tu nie zaczyna w swojej zwykłej porze. Coś się tu nie odbywa jak powinno. Ktoś tutaj był i był, a potem nagle zniknął. I uporczywie go nie ma. Do wszystkich szaf się zajrzało, przez półki przebiegło, wcisnęło się pod dywan i sprawdziło. Nawet złamało zakaz i rozrzuciło papiery. Co więcej jest do zrobienia? Spać i czekać. Niech no on tylko wróci, niech no się pokaże. Już on się dowie, że tak z kotem nie można będzie się szło w jego stronę, jakby się wcale nie chciało, pomalutku, na bardzo obrażonych łapkach i żadnych skoków, pisków na początek.